www.radiownet.pl. Media prawdziwie publiczne. Ty miałeś cały zbiór dokumentów, który w momencie twojego aresztowania przepadł. Ja miałem dokumenty dotyczące kilkudziesięciu bardzo ważnych spraw. Wspomniane akta masy, dokumenty dotyczące tajemnicy śmierci błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki, cała przestępczość zorganizowana, materiały dotyczące różnych operacji wojskowych, służb informacyjnych, wojskowych służb wewnętrznych z wcześniejszego okresu, zeznania świadków koronnych, które nigdy nie wypłynęły na światło dzienne, bo za dużo powiedzieli i stali się zagrożeniem dla pewnych ważnych ludzi. Miałem tych dokumentów tysiące stron. Wszystkie one zostały mi zrabowane, bo tak to określam, i nigdy już do mnie nie wróciły, chociaż nie mają nic wspólnego z zarzutem, który mi postawiono. Starałeś się, żeby wróciły? Oczywiście. Na przykład w sprawie tajemnicy śmierci księdza Popiełuszki napisałem kilkadziesiąt podań. Pisał też Rzecznik Praw Obywatelskich Świętej Pamięci, który zginął w Smoleńsku. Nie dostawałem na te pytania odpowiedzi. Raz dostałem, później już nie. Któregoś razu panią prokurator Jolantę Mamej, która była jednym z dwojga prokuratorów, którzy mnie oskarżali, zapytałem: pani prokurator, ja tak mogę pisać sobie te pisma, jeszcze tysiąc stron mogę napisać. Pani mi powie, czy to ma sens, tak? Czy ja kiedykolwiek odzyskam te dokumenty. Pani prokurator Jolanta Mamej mi odpowiedziała jednym słowem: nie. Nie, żadne nie, ponieważ zdobył pan je bezprawnie, albo nie, ponieważ, nie wiem, musimy zbadać okoliczności, w jakich pan zdobył. Po prostu, krótko, jasno, nie. Twoje aresztowanie to była gra operacyjna wymierzona w Antoniego Macierewicza. Ja myślę, że kapitalnie oddał to na ostatniej rozprawie Piotr Wojciechowski, członek Komisji Likwidacyjnej WSI i Komisji Weryfikacyjnej WSI, który powiedział, to mniej więcej z pamięci cytuję, rzecz się działa kilka dni temu, że sąd właśnie konsumuje prowokację i bardzo dobrze zrobioną kombinację operacyjną. Piotr Wojciechowski powiedział, że ta moja sprawa spełnia wszystkie kanony kombinacji operacyjnej wojskowych służb informacyjnych. Jeżeli biorą w niej udział tacy ludzie jak Aleksander L. i pułkownik świętej pamięci Leszek Tobiasz, to znaczy, że w sprawę zaangażowano najwyższej klasy specjalistów, bo to byli specy od takich operacji. A ten Tobiasz świętej pamięci to kim był? Pułkownik Leszek Tobiasz świętej pamięci był oficerem, który zajmował się bardzo brudną robotą, między innymi inwigilacją Kościoła katolickiego, był szantażystą arcybiskupa Peca. Wojskowe służby informacyjne nie miały prawa inwigilować Kościoła katolickiego, a co dopiero szantażować biskupa. Zdobył dokumenty od Stasi dotyczące skłonności homoseksualnych arcybiskupa Peca i go po prostu szantażował. Dopóki arcybiskup wypełniał polecenia swojego mocodawcy, czyli pana Tobiasza, dopóty to, że ma pewne skłonności, nie wyszło na światło dzienne. Gdy ksiądz biskup miał tego serdecznie dość, to wówczas okrężną drogą te materiały zostały przesłane do Rzeczpospolitej i Jurek Morawski, zapewne zupełnie nieświadom tego, że jest końcowym elementem, nieświadomym zapewne zupełnie swojej roli, opublikował te dokumenty. Leszek Tobiasz zajmował się takimi rzeczami, szantażami, fałszywymi oskarżeniami, pomówieniami. I on miał być świadkiem, jednym z kluczowych świadków na twoim procesie. Nie jednym z kluczowych. Kluczowym. Jedynym. Jedynym. Jedynym.